Słuchasz pierwszego na świecie radia Choreka. Eksperci o biznesie Choreka. Travel and Nice. Dzień dobry, Weronika Goworowska. Witamy Państwa w audycji goście Choreka Radio. Dzisiaj nasze studio odwiedził Krzysztof Janiszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Krzysztof Janiszewski, ustaliliśmy już tak, jest właścicielem Tapas Baru. Złota Hiszpanii, e, współwłaścicielem Prima Pasty, Fiesta i Siesta, Senses e, i Bistro Royal. Ten ostatni lokal to jest e, dawne Plato, tak? Tak jest. E, jakby ch ch chcielibyśmy porozmawiać, już tu chwilę przed, przed naszą audycją e, e, udało nam się e, zamienić kilka słów. E, na pewno będziemy chcieli porozmawiać i przedstawić, jakby, jak wygląda sytuacja w restauracji, która posiada gwiazdkę Michelin. Ja myślę, że od tego zaczniemy. Zaczniemy od Senses. Kiedy powstała restauracja i czy ona już wtedy, jak była tworzona, jakby było to zamiarem, że będzie to lokal pretendujący do, do właśnie takiej gwiazdki? Restauracja Senses powstała około 6 lat temu. O, I od pierwszego pomysłu aż do realizacji, aż do rozpoczęcia działalności, e, była od razu wymyślona jako restauracja, która będzie prezentowała po gwiazdki. I tutaj chciałem nadmienić, że nie o jedną na gwiazdkę chodzi, tam chodzi o troszeczkę więcej, czyli dwie, a najlepiej trzy. I ten proces, któryśmy rozpoczęli w momencie pomysłu, nadal kontynuujemy i nadal będziemy kontynuować, aż do momentu, kiedy okaże się, że jako pierwsza restauracja w tym kraju osiągniemy ten największy sukces, czyli trzy gwiazdki myślę. Kiedy to nastąpi, nikt nie wiemy, nie wiemy. Natomiast jesteśmy pasjonatami, natomiast wierzymy, że jest to możliwe w Polsce i czym szybciej się to wydarzy, tym lepiej, bo. Na dzień dzisiejszy polska gastronomia już zasługuje na to, żeby być rozpoznawalna w Europie i w świecie, a nie ma nic lepszego, jak wiodąca jakaś gwiazdeczka, która powoduje, że rozbój się nam ten cały gastronomiczny świat. Właśnie wspomniał pan, panie Krzysztofie, o procesie. Jak wygląda ten proces dochodzenia do, do gwiazdki? Jak, jak to się odbywa technicznie może? No, technicznie odbywa się on dwojako. Po pierwsze można nic nie robić i czekać, aż nas odkryje, myślę. Jakim procesem to się dzieje, nie wiemy, tego nikt nie wie. Podejrzewam, że mają w każdym kraju jakieś swoje osoby, które wyszukują nowe koncepty, które powstają i które zasługują na odwiedziny inspektora, bo inspektorzy są tylko i wyłącznie na razie z granicy. nie ma żadnych polskich inspektorów, przynajmniej mhm. nic na ten temat nie wiadomo, e, lub też można napisać oficjalnie do siedziby Michelin, że się otworzył restaurację i, i oczywiście, że chciałoby się, żeby została zinspektowana E, czy to przyniesie skutek, czy, czy nie, też nie wiemy tego. W związku z tym e, jest bardzo prosta rozpoznawalność, czy zainteresowano się nami przewodnik Michelin, czy nie, z tego względu, że podczas po pierwszej wizycie, czy podczas pierwszej wizyty, ale, ale dzieje się to zawsze na końcu, inspektor się ujawnia w tym celu, żeby zebrać dane e, do opisu danego mhm. miejsca, czyli godziny otwarcia, dni otwarcia, nazwy, adresy i oczywiście to jest krótka ankieta, która tylko i wyłącznie informuje o lokalizacji lokalu, natomiast nie o, o nic, Nie O samym nie o ręce, nie mhm. o, o, Ona o niczym nie świadczy, bo to, że, mhm. że inspektorzy są, to oni mogą czasami dać tylko i wyłącznie rekomendacje, które w Polsce są mylane czasami z gwiazdkami my, myślą. Mhm. E, no i trzeba czekać. W przypadku Polski trzeba czekać do drugiego o tygodnia marca, bo tak jest przeważnie, oczywiście są czasami są jakieś obsunięcia czasowe. Trzeba czekać do, do połowy marca, kiedy jest to ogłaszane o godzinie 11 poprzez strony internetowe Myślę Polska, dokładnie tej firmy Oponiarskiej, która, która ogłasza zarówno restauracje gwiazdkowe, jak i wszystkie rekomendacje, które udzieliła. E, proces polega na tym, że można otrzymać jeden e, widelec i, i nóż, e, d, dwa zestawy, trzy zestawy, cztery zestawy. Natomiast te zestawy nie świadczą o niczym innym jak tylko o atmosferze, mhm. tudzież wyglądzie e, danych restauracji. I w związku z tym jest to często o znak Michelin przyklejony na, na drzwiach powoduje, że ludzie nie do końca orientują się, czy to już jest restauracja gwiazdkowa, jest czy tylko to, rekomendowana. Nie. Czysto, jeżeli chodzi o docenienie jakości jedzenia, wirtuozji szefa kuchni, tylko i wyłącznie świadczą gwiazdki. Bib Gourmet oczywiście jest jest takie wyróżnienie, które świadczy o dobrym stosunku jakości do ceny. Do ceny. Mhm. I ten proces polega na tym, tak jak powiedziałem, że pierwszą wizytę się da radę zauważyć, rozpoznamy inspektora, bo, no bo wiemy, no bo on sam się ujawnia. Natomiast wszystkie pozostałe już są niestety. Nieprzewidywalne, nieznane są terminy. Nieraz mhm. przyjeżdżają w styczniu, nieraz we wrześniu, także ani miesiące kiedy się mogą pojawić, ani, ani osoby. Tym bardziej osoby nie są w ogóle rozpoznawalne i nie są y, znane. Zachowują się. Jak wszyscy normalni goście, dzisiaj już bardzo dużo osób e, przychodzi do restauracji samemu, no bo jest w delegacjach czy w jakichś turystycznych no tak. wyjazdach. W związku z tym, mnie nie dziwi, no nie, nie, nie dziwi że, że przychodzi sama osoba. Może kiedyś było to inaczej, na dzień dzisiejszy. Natomiast jest bardzo dużo pojedynczych rezerwacji, I oczywiście. Te rezerwacje Michelinowskie przeważnie są podobno, jakoś wcześniej. Z jakimś wyprzedzeniem przygotowywane, ale wcale to, to nie musi tak wyglądać. W naszym przypadku odbyło się to tak, że e, pierwszy raz, bo, bo wiemy to z. E, z wypowiedzi inspektora, który się ujawnił, który chciał dane osobowe zebrać do, do odnośnie naszej restauracji, że przechodził w ostatnim dniu swojej wizyty i przechodził po prostu na, na normalnym świecie, na, na normalnym spacerze. Zobaczył nas w restauracji, zaglądnął, został, co jest już w ogóle dziwną rzeczą. No i stwierdził, wychodząc po ujawnieniu się, że bardzo dobrze, że nas znalazł w sposób przypadkowy, bo restauracja jest warta tego i gdyby tego nie zrobił, to pewnie w przyszłości jego szef, jak to mówią brzydko, no, nie byłby zadowolony z należytego wykonania obowiązku w Warszawie. No to czy myślę, że wtedy to już towarzyszyły emocje, bo to już wtedy było, było oczekiwanie, no bo jakby do samego, do samego ogłoszenia nie, nie wiecie nic, tak? Nie, nie, nie ma takiej możliwości. Później się pojawiają... Hmm... To znaczy, tak, hmm? yy, no, y, 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 no, oczywiście, jeżeli, jeżeli restauracja ma tylko i wyłącznie rekomendacje, bądź ich nie ma, to jest yy, jedna wizyta. Natomiast jeżeli chodzi o gwiazdki, to z tego co przynajmniej nam wiadomo, ja uczestniczyłem kiedyś w, w Gali przyznania gwiazdek w Brukseli. No i z tego co oficjalnie mówiono, to w zależności od, od ilości gwiazdek, które są przyznawane, ta ilość jest wielokrotnością wizyt, czyli nie ma tak, że jeden inspektor przyznaje gwiazdkę Michelin. Jeżeli jest rekomendacja na przyznanie tej tej gwiazdki to są przynajmniej dwie wizyty. Jeżeli są dwie, to powinny być za trzy, mhm. e, przy trzech, nie umiem powiedzieć. Nie jest to, znaczy regulamin przyznawania nie jest do końca, jak to mówią, jasny, czytelny, znany dla wszystkich. Jest to okryte jakąś tam tajemnicą. tajemnicą no tak. e, natomiast wiemy, że na pewno przy jednej gwiazdce e, i sprawdzeniu, potwierdzeniu tej jednej gwiazdki uczestniczą, uczestniczą zawsze e, dwa inspektorzy. Mhm. Czyli teraz jakby, no, mogą oni przychodzić, wy o tym nie wiecie? Oni przychodzą, mhm. przyjeżdżają, my o tym nie, nie wiemy. Czasami jest panika na kuchni, no, bo siedzi tajemniczy pan, czy tajemnicza mhm. pani, bo już są podobno też kobiety. Ale dzisiaj w dobie, że wszyscy robią zdjęcia, wszyscy sobie piszą, wszyscy patrzą w telefon, jest to o 99% no... Panika niepotrzebna, bo są to normalni goście, którzy mhm. po prostu są zainteresowani jedzeniem. Może trochę bardziej, może są to i którzy robią tak, jak powiedziałem, przeważnie wszyscy sobie robią zdjęcia, wszyscy sobie coś tam notują w telefonie, wysyłają, robią tak zwaną transmisję na żywo z pobytu no tak, w, nic, w restauracji. To nie, nic to nie dziwi. A Porozmawiajmy trochę, jak to wygląda ze strony finansowej. Czy Utrzymanie takiej gwiazdki, dążenie do tej drugiej gwiazdki, to jest duże wyzwanie finansowe dla lokalu? Tak, to jest bardzo duże wyzwanie dla lokalu i wytłumaczę dlaczego, bo oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do wiadomości, że jakiś tam bar w Singapurze yy, w przejściu dla pieszych uzyskał gwiazdkę. Oczywiście jest to dużo marketingu i chęci przez na zwrócenie uwagi na ten przewodnik, jakoś go odmłodzenie. Natomiast co do zasady są to na całym świecie przeważnie lokale no, troszeczkę bardziej eleganckie niż, niż tylko i wyłącznie mhm. Comfort Food, czyli sam wystrój już ma jakieś tam znaczenie, żeby, żeby chociażby dostać te rekomendacje pierwsze te no tak. zestawy widelcy i noży. Nie jest prawdą, że sprawdzane, tak jakieś określało, że myślałem, to jest przewodnik czystych toalet i ładnych toalet. Oczywiście to chodzi o ogólne wrażenie, ogólną atmosferę, ale przy okazji lokalizację, żeby ta lokalizacja za sobą coś niosła, żeby można było podjechać, żeby był jakiś parking jakiś, w jakimś miejscu, no nie do końca oczywistym w jakimś biorowcu. Oczywiście takie rzeczy się też zdarzają, bo chodzi tutaj przy gwiazdkach oczywiście o jakość kuchni i potraw, a nie o, o, o wystrój. Natomiast jeżeli yy, Bierzemy pod uwagę, że restauracje mieszynowskie są restauracjami odkrywczymi, a nie odtwórczymi, to w obecnej dobie zaawansowania gastronomii potrzebne są urządzenia, które są raczej rzadko stosowane, ze względu chociażby na ich rzadkość występowania w gastronomii lub przydatność. Natomiast są to urządzenia. Bardzo drogie, muszą być najwyższej jakości, bo jeżeli wiemy, że każde danie musi być zrobione w punkt, czy to mięso, czy to ryba, to nie można sobie pozwolić na jakiekolwiek odchylenia i, i pomyłki, bo to potem rzutuje na całość dania. Danie jest tak dobre jak naj, najsłabszy składnik użyty do jego wytworzenia. Czyli koszty, koszty się zwiększają i... Niewspółmiernie. Koszty, nie się, koszty się zwiększają w, jeżeli chodzi o, o trzy miejsca. Po pierwsze o jakość wyposażenia, tak jak powiedziałem, mm -hmm. musi być to już naj, najwyższej jakości, najlepszych redomowanych firm. Po drugie, jeżeli chodzi o ilość personelu, bo to wymaga tak. duż, dużej ilości, dużo większej ilości personelu. A trzecia rzecz, że e, tu nie ma przypadku, jeżeli chodzi o, 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 o produkcję dań przed wydawką. To jest określona mniej więcej ilość porcji. Tu nie ma przypadkowości, tu nie ma mrożenia, tu nie ma przechowywania. W przypadku, jeżeli nie zużyje się tych surowców w dany dzień, gości nie przyjdą. No, niestety w dużej mierze te produkty trafiają do kosza. To jeszcze może w takim razie zapytam, bo, no, bo koszty to jakby no, niekoniecznie możemy mówić o e, negatywnych e, jakby skutkach posiadania tej gwiazdki, ale jakby panu powiedzieć, czy, czy jest coś, co. E, że to jest minus, że mamy, mamy tą gwiazdkę, ale to. Nie, nie ma takiego minusu. Nie, nie ma. Nie, minus jest jeden, że e, trzeba. O każdego gościa dbać, tak jakby on był tym wizytatorem, tym inspektorem no tak. Michelin. W związku z tym tu nie, ma, tu nie ma marginesu na pomyłkę. W związku z tym e, nie ma dnia wolniejszego, nie ma dnia słabszego. Tu każdy dzień może przynieść tego inspektora, bo wiadomo, wszyscy wiemy, że gwiazdki się dostaje, ale są mi odbierane. W związku z tym chyba nie ma nic gorszego dla restauracji, czy dla szefa kuchni, czy dla inwestorów, żeby stracić tę gwiazdkę Michelina, bo dużo. Częściej się mówi o tych, którzy utracili, niż o tym, którym zostało to przyznane. A jak tak rozmawialiśmy też o tym, że, że musi być zwiększona ilość personelu, no na pewno praca w restauracji z gwiazdką to jest duży prestiż, ale w tej chwili mówi się bardzo dużo o tym, jak ciężko jest na rynku pracownika. Jak pan ocenia sytuację w tej chwili, właśnie rekrutacji do pracy. I w ogóle samego podejścia pracowników do pracy. Znaczy Sytuacja, jak wszyscy wiemy, jest, jest ciężka w całej gastronomii, począwszy od, od, od prostej budki gastronomicznej, y, kończy, y, kończywszy na restaurację typu sensys. Natomiast, sensys są y, zalety i, i, i wady tej gwiazdki, jeżeli chodzi o rekrutację. Zaletą jest to, że bardzo ludzi się garnie, chce odbyć y, jakiś. Y, Czasami staż, czasami dłuższy okres pracy w naszej restauracji, po to, żeby mieć dobre, dobry wpis do CV. I oni się garną, chcą po prostu być i popracować najchętniej 3 miesiące, pół roku. I to jest ten minus, że po prostu mhm. nie związują się z taką restauracją na, na dłużej, bo traktują to jako trampolinę do pójścia na, w innym miejscu na może wyższe stanowisko, na, na, na wyższe płace, gdzie mogą sobie oczywiście właściciele czy, czy szefowie kuchni pozwolić na wyższe zarobki wynikające z mniejszej ilości konieczności zatrudnienia personelu. U nas no tego tak. personelu jest dwa razy więcej niż gości. W związku z tym mhm. wiadomo, że to gdzieś na końcu jest ekonomia i to trzeba wyliczyć. Natomiast chęć wpisania do CV, że pracowałem pół roku w gazkowie restauracji, ona jest niezmiernie nadal interesująca i młodzi ludzie się gardą, uczą się bardzo dużo, jest to dla nich plus, bo Wymogi m, pracy w takiej restauracji są bardzo wysokie, a mhm. ci, którzy kończą tą półroczną czy roczną pracę, są na zupełnie innym poziomie niż w momencie, kiedy zaczynali. Natomiast, no, my się musimy z tym liczyć i, i tutaj, e, proces rekrutacji jest nieustanny, jest bardzo duża płynność kadry, jedni przychodzą, drudzy odchodzą, tu no To jest ważna, rotacja jest duża, oprócz stanowisk kluczowych, mhm. na no, stanowiskach kluczowych u nas ani, jeżeli chodzi o menadżera, ani o szefa kuchni, ani o, są